Witam, witam. Mój Asus ma już 5 albo 6 lat, no i został już dosyć skutecznie zamulony, a więc muli strasznie, mulił strasznie, strasznie, strasznie długo działa, bardzo opóźniał wszystko. Gubił nawet litery, jak pisałem. Ja nie piszę szybko, ale mimo to Asus gubił litery, jak chciałem coś zapisać. Włączał jakieś dziwne wyszukiwarki, niepotrzebne, niezgłaszane przeze mnie. Zaniosłem więc Asusa do serwisanta. Ja jestem za słaby w serwisie tego. Potrafię to i owo, ale to nie będę grzebał w rejestrach, nie będę grzebał gdzieś tam. I poprosiłem serwisanta, żeby mi postawił system od początku, żeby przygotował tego Asusa, doprowadził do stanu fabrycznego. Najlepiej, żeby to był stan fabryczny. Jak się używa komputer Asusa 5 czy 6 lat, to tam zawsze się system systemem, ale zawsze obok systemu są jakieś programy, które ja lubiłem, wprowadziłem na dysk sam, zainstalowałem, nauczyłem się korzystać z tego i no właśnie, a facet przecież mi postawił tylko czysty, surowy, fabryczny Windows, tu jest 7. No i zaczęło się. Przez kilka dni musiałem dogrywać na dysk to, co już miałem, to, co już znałem, to, co już lubiłem, ale najbardziej brakowało mi jednak jednej rzeczy, którą mój serwisant zmienił według swoich upodobań. Na ekranie, tam gdzie ja miałem jakieś pliki skryte pod miniaturką, to nagle pokazało się sporo ikonek. Najgorzej było w tych folderach, gdzie miałem filmiki czy jakieś zdjęcia, bo wszystkie one były pod jednakową ikonką, ikonka za ikonką, takiego samego kształtu, formatu, koloru, z takim samym umownym rysunkiem, no i pod tym tytuł, ale tytuł według tego, jak tytułuje kamera. Kamera, wiesz, nadaje tytuł po prostu wpisując kolejny numer swojego pliku, który kamerka wytworzyła i plików tam było coś kilkaset i teraz zgadnij, który jest ten mój, którego szukam. Cholera mnie brała. Chciałbym wrócić, żeby zamiast ikonek były miniaturki. Po miniaturce łatwo rozpoznam, bo widzę, co było na zdjęciu, czy co było na filmiku i widzę, czy tego szukam, czy nie. No tak, ale jak zamienić, co zrobić, żeby zamiast miniaturki były, ikonki były miniaturki. Najprościej byłoby jechać powrotem do tego serwisanta. Notabene pierwszy raz u niego byłem, bardzo miły człowiek, bardzo rozmowny, bardzo uczynny zresztą. Tyle, że ja odebrałem ten komputer już po serwisie w sobotę, a serwisant zaznaczał wcześniej, że była tylko w sobotę, niech pan sobie odbierze komputer, ponieważ ja tu w sobotę jeszcze będę w firmie specjalnie, będę dla kilku moich klientów, żeby odebrali sobie sprzęt, bo wieczorem w sobotę pakuję rodzinę, żonę i córkę do samochodu, zapinam na haku z tyłu łódź i hajda na jeziora. Jadę na urlop, nie będzie mnie, proszę pana, kto wie, czy nie miesiąc. No i teraz do serwisa. No serwisanta nie ma. Minęło już chyba ze 3 tygodnie. Pogoda piękna, ale liczyłem, że może tam przygrzało temu panu dupę albo rodzinie to słońce, bo przecież upał strasznie. No, nad wodą to chyba nie bardzo straszne, ale no, myślałem, może wrócił wcześniej. Nie było tego gościa, nie było. No to musiałem problem dla kogoś innego, może nie jest to problem, ale dla mnie było to upierdliwość ogromna. Musiałem problem rozwiązać sam. No i jak zwykle zacząłem od dobrej rady wujka Google'a. Jest wyszukiwarka, jest okienko, prosty sposób. Tak, prosty sposób. Tylko teraz jak w konfrazę wpisać, żeby wujek Google chciał zrozumieć, o co mi chodzi? Musiałbym poznać zasady rozmowy z wujkiem Google'em. No jako tako tam znam, ale tu w tym przypadku nie wiedziałem, co wpisać. Najpierw pisałem zbyt długą frazę. Ja, co zrobić, żeby zamiast ikonki były miniaturki? No i wujek Google
po swojemu rozebrał to na swoje rozumowanie, no i wynalazł mi tam kilkadziesiąt stron, zwrócił wyniki, kilkadziesiąt stron po kilkadziesiąt pozycji, tylko polskojęzycznych oczywiście, bo jak ja pisałem po polsku zapytanie, to wujek Google przejrzał całą tą strefę polskich vlogów, polskich serwisów i stamtąd wygrzebywał. Ale było też kilka jakichś opcji zagranicznych. Nie wiem, dlaczego to wujek Google też tam wpisał kilka opcji stron. No i teraz narobiłem coś bigosu. Siedziałem ze dwa dni, wertowałem, ale to wszystko ble, 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 ble. Wydaje mi się, spróbuj, może ci się uda, a pocałuj tam w dupę wójta, a nie wiadomo. No taka dyskusja, wiesz, na niektórych, bo to głównie fora. Było też kilka artykułów, ale tak od dupy strony zachodziło, że w połowie czytania miałem dosyć. No i, bo najistotniejsze było w tym, to, że ja źle sformułowałem zapytanie. Na wujka Google'a najważniejsze w tej mojej długiej frazie były chyba ze trzy słowa. Znaleźć ikonka, miniaturka. No i na te słóweczka szukał różnych serwisów, stron internetowych, artykułów z tym słóweczkiem. No i pokazywał mi tam jakieś strony internetowe z opisami psich miniaturek na przykład. Na przykład jak pisałem Fox Terrier miniaturka. Co mnie obchodzi Fox Terrier? Miniaturka owszem, ale to nie o taką miniaturkę mi chodzi. O obrazek czy ikonka. To, bo ja tam też użyłem słowa obrazek chyba, czy plik, to całe sterty stron mi tam wynajdował wujek Google. No ikonka to już było zaszczęsienie. No siadłem znowuż na wieczór, tak dłuższą chwilę z ołówkiem w ręku, z zeszytem i zacząłem pisać, skracać tą moją pierwszą frazę. Tam wycinałem słowa, a to słowo jak wyrzuciłem, czy co zrobić, to wyrzuciłem od razu, bo to przecież wujek Google takimi terminami nie operuje, a powinien. Dobra wyszukiwarka powinna dostosować się do klienta, nie klient do wyszukiwarki. To stare czasy, to w PRL-u tak było, że klient w sklepie musiał dopasować się do sprzedawczyni, którą zawsze bolały zęby. Nie wiem, nie będzie, nie ma. Jak przywiozą, to będzie. To się pan głupio pyta. Nie ma. Mówię przecież, no to nie te czasy, nie ta Polska zresztą. No ale, no i wreszcie gdzieś tam, po którejś tam próbie, nie wiem, piątej, dziesiątej, znalazłem jakieś forum, a wreszcie sformułowałem to swoje zapytanie, bardzo krótko, dwa słóweczka. Trzy. Miniaturka zamiast ikonki. No to mnie olśniło po tych tam skreśleniach, w przymiarkach. No i ta fraza zadziałała bardzo przepięknie. Od razu wujek Google zwrócił mi tam dużo stron, ale jak zwykle w takich przypadkach, wiesz, nie bada się wszystkich stron, ile tam jest, tylko się bada, szuka się na pierwszej stronie, na drugiej, czasem na trzeciej, czwarta, piąta, szósta, to tam już chyba tylko zagląda tuman, który myśli, że tam znajdzie to, czego nie ma na pierwszej stronie. Najbardziej trafne przecież wyniki są na pierwszych dwóch albo trzech stronach. Pierwsza, druga, trzecia, czasem czwarta strona. W jednym z tych forów był taki temat, tutaj widzisz, i w tym temacie zapytanie, ktoś pierwszy postawił takie zapytanie, tak problem. Mógłby mi ktoś powiedzieć, co z tym zrobić, gdy wchodzę w zdjęcia, to mam pokazaną tylko ikonę JPG, nic więcej. Nie wiem, gdzie to zmienić. Proszę o pomoc. No i teraz zobacz, co powinienem zrobić. Według opisu na tym forum powinienem najpierw kliknąć w ikonkę programu Start. O, tu na dole zaznaczyłem strzałką, to jest Start. Potem pokaże się dalsze menu takie rozwijane. Na dole jest, na dole, w samym dolnym lewym rogu jest pole wyszukiwarki plików. Tu trzeba wpisać opcję folderów. Najprościej opcję folderów i zobacz od razu u góry. Pojawiła się lista, spis wyników z przeszukania
mojego komputera na tą frazę, wyszukiwarkę przeleciała wszystkie pliki w komputerze i znalazła trzy pozycje. U góry, zobacz, jest opcja folderów. Kliknę na tą opcję i pojawi ci się następna plaszka, a na tej, jak zjedziesz suwaczkę na sam dół, do dołu. U mnie akurat jest druga pozycja od dołu, ale to może być i trzecia, i czwarta. Zależy. Szukaj takiej pozycji. Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury. Na pewno masz tam przypadkiem taką fajkę ptaszka. Odznacz tą pozycję. Po prostu kliknij w tą kratkę, gdzie masz tą fajkę, jeszcze raz. Tak, żeby nie było tej fajki. I nie zapomnij teraz koniecznie kliknij u dołu w prawym rogu przycisk zastosuj. Kliknij w to zastosuj, dopiero potem OK. No i teraz możesz wrócić do swojego folderu, w którym nie mogłeś znaleźć swojego zdjęcia czy swojego filmiku. U mnie to było akurat tak. Zobacz, u góry trzy pliki, przykładowe pliki, ukryte pod ikonkami. Ja nie wiem, no tytuły są ode mnie, ale trudno, nie pamiętam, co tam pod tym tytułem było. Nie widzę. Tak było. A tak jest teraz. Zobacz, ikonki zmieniły się w miniaturki. Jak patrzę na tę miniaturkę, to kojarzę, co do czego miało służyć. Jak nie kojarzę, to klikam w tą miniaturkę i oglądam, czy to, czy nie to. I to byłoby na tym przydziale. Mówię, gdzieś ja nie jestem taki mocny jak ty, być może jak ty. Pewnie znasz tam jeszcze inne sposoby, bo są, wiem, bo są inne sposoby. Ale ten moim zdaniem dla mnie był najprostszy. I żeby nie gadać aż tyle, to ja postaram się w wolnej chwili zrobić taki tutorialik, maleńki samouczek, skrócony do tylko poszczególnych faktów, bez owijania wełny w bawełnę. Powiem tylko punkt po punkcie i pokażę obrazki, co mam robić, ale to za kilka dni. A póki co do miłego zobaczyska. Idę zaraz na spacer po tym deszczu, bo ulało jak cholera, ale widzę, że bruk, ta kostka brukowa jest już sucha. Tutaj asfalt już też w zasadzie wysycha. Po deszczu w tak upalne dni zawsze jest atmosfera przeczysta, przepełna, aż się wąchać będzie chciało. Zaraz lecę się przejść, a może i na rower pojadę. Jeszcze jest widno. Godzina w pół do piątej. Kawał dnia latem. A póki co do miłego zobaczyska.